widzów kanału. Zapraszamy na film. Bumerangi są. Te ogórki? Zobacz, są jakieś takie jasne. Tego ogórka? Jakbym dostał tego ogórka, to nie wiem. No. Nie wiem, bo to ten człowiek prowadzi do tego oka. Położona w północnej Dalmacji Rogoznica jest jednym z bardziej malowniczych kurortów Chorwacji. Historyczne centrum tego miasta położone jest na półwyspie, do którego dostać się można wyłącznie mostem. Po przeciwnej stronie zatoki znajduje się drugi półwysep, także będący częścią Rogoznicy. Znajdujący się tu port jachtowy Marina Frapa, a także niezwykłe zjawisko przyrodnicze w postaci słonego jeziora, zwane Smocze Oko, przyciąga wielu turystów. Zobaczmy, co to jest. Marina Frapa. To jest po prostu dla nas stworzone miejsce, bo my non stop podróżujemy jachtami. Szykują go dopiero. Albo robią z tych z bambusów. Tratwę Pomiędzy półwyspami leży nowsza część miasta z licznymi wakacyjnymi apartamentami i hotelami. Całość łączy nadmorski bulwar i most, a wokół dominuje śródziemnomorska przyroda. Zróżnicowana linia brzegowa oferuje liczne, przepiękne miejsca do kąpania na plażach żwirowych z łagodnym zejściem do morza. Panują tutaj idealne warunki do uprawiania sportów wodnych. Ośmiornica. Zakrzówek. No tylko trzeba uważać, bo poważ jakie to są. Zakrzówek chorwacki. Thank you.
przodu. Tam, tam, tam. Tak, tak. To już koniec filmowej relacji. Subskrybujcie, komentujcie, piszcie o Waszych pomysłach pasujących na ten kanał. Gorąco zapraszam na kolejne. Do zobaczenia wkrótce.